Rozpoczynający się tydzień to prawdziwy wysyp pierwszych posiedzeń rad gmin, miast, powiatów, a także pierwsze posiedzenie sejmiku województwa podlaskiego. Na czwartek 22 listopada zaplanowano między innymi pierwsze posiedzenie Nowej Rady Miejskiej Suwałk, Rady Gminy Szypliżki, Bakałażewa, Jeleniewa, Ródki Tartak i Wiżajn oraz Rady Powiatu Suwalskiego. Radni gminy Suwałki spotkają się wcześniej, 20 listopada, a już po pierwszym posiedzeniu jest Rada Gminy Przerośl. W Suwałkach od strony technicznej wszystko na rozpoczęcie nowej kadencji jest gotowe. Transmisje posiedzeń Rady praktykowane są od dawna w Biuletynie Informacji Publicznej. Dostępne są już pliki audiowizualne z ostatniego posiedzenia starej jeszcze Rady, mimo że 7 listopada w dniu obrad taki obowiązek na samorządzie jeszcze nie ciążył. Aby obejrzeć posiedzenie Rady wystarczy wejść na BIP Urzędu Miasta, z menu podmiotowego wybrać zakładkę Rada Miejska, i dalej kolejną zakładkę nagrania sesji. Jak nas zapewnił Marcin Szypulski z Biura Rady, system głosowań, choć formalnie jest w fazie testu na najbliższym posiedzeniu, powinien działać bez zarzutu. O pełnej gotowości niedawno informowało nas również Starostwo Powiatowe. Ile gmin i jak wywiąże się z nowego obowiązku, dowiemy się wkrótce. Z pewnością bacznie będziemy realizację tego obowiązku obserwować.